Niestety, z tego co wiemy, poza filmem, o którym mówiłem 28 lipca, nie udało się odzyskać żadnego pliku audio, wideo. Odzyskano natomiast kilkadziesiąt zdjęć robionych na pokładzie samolotu w trakcie feralnego lotu. Proszę Państwa, dwa ostatnie pytania. Arleta Zalewska, TVN24. Chciałam zapytać o materiały filmowe. Ilu materiałów filmowych związanych z katastrofą wie prokuratura, ile posiada i czy ewentualnie jest możliwość, że tych materiałów jest więcej? Chodzi mi o to, czy były jakieś czynności procesowe na miejscu katastrofy w celu zabezpieczenia od ewentualnych świadków jakichś... kolejnych filmów. I dopytam jeszcze szybciutko o fotografie, o których Pan mówił z samolotu. Czy tam jest coś ważnego dla śledztwa? Z informacji, które posiadamy, jeżeli chodzi o te zdjęcia, to ich walor będzie zawierał się głównie we właściwościach pamiątkowych i emocjonalnych. Otrzymamy prokuratura, być może na przykład usytuowanie osób na pokładzie samolotu będzie mogło mieć znaczenie, ale to już wybiegam w przyszłość. Natomiast nie posiadamy informacji, żeby była tam fotografia, która rzuci naprawdę jakieś światło na mrok okrywający przyczyny katastrofy. Na dobre materiały filmowe. Ile ich jest w sumie? To znaczy, przepraszam za pytanie. Jeżeli mówimy o fotografiach, możemy mówić o ilości, o liczbach porządkowych, jakich tylko chcemy. Jeżeli chodzi o filmy, co o pliki filmowe, jeżeli chodzi o nagrania... Z ilu nośników różnych są... Chodzi Pani o to, co ABW badała, o te nośniki? Tylko jeden plik filmowy długości kilkudziesięciu sekund udało się odzyskać. To jest ten plik, który wskazuje na kilkanaście, około 20 osób w pawilonie odlotów lotniska Okęcie i kilkanaście sekund lotu, około 10 minut po starcie. Nic więcej nie uzyskano. I filmy świadków, bo ten drugi to możemy uznać jako film... Czy on jest tylko ten jeden, który... O to mi chodzi, o liczbę. To znaczy, jeżeli chodzi o materiał, który jest w posiadaniu polskiej prokuratury, no to posiadaliśmy film, który sobie zgraliśmy z internetu i wczoraj otrzymaliśmy go w formie procesowej. Będzie on teraz dopiero pełnoprawnym materiałem do badań procesowych, jak również filmy uzyskane przez od polskiego operatora telewizji.